w dzisiejszym odcinku. O, matko i córko, co to było? Zgubiliśmy szlak, jeśli to można w ogóle szlakiem nazwać. Okrutny fragment, naprawdę. No, Habi w tym plecaczku jest mało skoczna. Na popołudnie zapowiadają jakieś burze. Będziemy się przedzierać znowu przez Trawsko. Habunia już leży. Oj, Habunia, ale dostałaś, koicie się. Dobrze ludzie tutaj mieszkają. Proszę bardzo. Chlebek jest własnego wypieku. Wczoraj był jeszcze cieplutki. No i będziemy napierać do przodu. Witam cię serdecznie w kolejnej wędrówce. Jesteśmy z Habi w Przemyślu i czas zacząć kolejną wyprawę, kolejną przygodę. Plan jest taki, żeby przejść szlak trzech pogórzy, ale chciałem dołączyć jeszcze pogórze Przemyskie, a przynajmniej tą część, którą nie miałem jeszcze okazji wędrować, bo pogórze Przemyskie jest mi znane i bardzo bliskie. Ale z Przemyśla powędrujemy do Krasiczyna, stamtąd do Dynowa i dalej już szlakiem żółtym będziemy wędrować szlakiem trzech pogórzy, a co będzie dalej, to zobaczymy. Na razie trzeba wyjść z Przemyśla, dlatego że jest tutaj wściekle gorąco. Habi się już denerwuje, zwłaszcza że na plecach ma plecaczek, niesie swój ekwipunek, więc dla niej jest to nowa sytuacja. Buntuje się pies, no i jest dodatkowo cały zagotowany, więc pakujemy się i ruszamy na szlak ku przygodzie. Thank you.
No, gorąco jest dzisiaj, niemiłosiernie. Jest 32 stopnie w cieniu. Woda się nam już prawie skończyła, bo Javi pije jak opętana. Wypiła swoją buteleczkę wody, a później prawie litr z mojej butelki, także trzeba lecieć dalej. Jesteśmy teraz przed fortem, starym fortem. Zaraz zwiedzimy tutaj te pozostałości i lecimy na Krasiczyn. Tam pewnie jakiś sklep uda nam się znaleźć, uzupełnimy zapasy wody. No a Habi dzielnie sobie radzi w nowym plecaczku, chociaż na początku bardzo się buntowało. Kilka dni ją przyzwyczajałem przed wędrówką do tego, żeby zaakceptowała plecak. No, buntowała się strasznie, tak no, lekko mnie podgryzała, dając mi do zrozumienia, że ona sobie nie życzy czegoś takiego na plecach. Na początku nie potrafiła w ogóle w tym chodzić. Stawała, co chwilę wsiadała. No ale dzięki temu to raz, że odciąża mi plecak, bo niesie swoje szpargały, miseczkę, tam kocyk i dodatkową taką dłuższą smycz, to jeszcze trzyma się bardzo blisko dzięki temu. Natomiast w tym futerku jest jej dzisiaj na tyle gorąco, że dosłownie co 2-3 km staram się zatrzymać, żeby pies doszedł do siebie. No i mamy takie tempo, takie wolniutkie. Fajnie, że wyszliśmy szybko z Przemyśla. No niestety nie filmowałem tam dużo, bo Habi robiła furorę tam i bardzo dużo ludzi nas zaczepiało. No bo był taki widok chyba trochę niecodzienny, pies z plecakiem. No i pies się trochę denerwował, a poza tym tam było bardzo gorąco. Także no, Przemyśl zasługuje na osobny film. No ale trudno. Najważniejsze, że jesteśmy w plenerze i jest fajnie. W cieniu da się żyć. Na słońcu trochę poniewiera, ale no, taki trening w Jordanii sprawił, że znoszę ten upał całkiem dobrze. No dobrze, zerknijmy tutaj na okolice i ruszamy dalej.
Wybunia, ale dostałaś w kości się. Zaraz pójdziemy spać już. No, już nie pójdziemy dalej, nie. Gorąco. Jest prawie 21, a upał jeszcze jest naprawdę mocny i wymęczył nas dzisiaj. Habi już tam poleguje i jej jakby zmęczenie spowodowało, że w Krasiczynie zacząłem rozglądać się za noclegiem i znalazłem naprawdę fajną miejscóweczkę, takie domeczki tutaj nad Sanem. Jutro pokażę więcej tutaj jakichś takich ujęć, a no, ten upał naprawdę sprawił, że no, ja jestem wypompowany. Czuję się odwodniony, ale uśmiech na twarzy jest, bo jednak powrót na szlak po takim czasie daje niesamowitą frajdę. No, takim drugim powodem, że przeszliśmy tylko 20 km, czy trochę ponad 20 km, jest to, że wyszliśmy też z Przemyśla dosyć późno, bo jeszcze trzeba było tam ogarnąć jakieś małe zakupy, wodę, zanim żeśmy właśnie się wydostali z Przemyśla, to nie wiem, zrobiło się 13 czy 14 nawet. No ale może jutro będzie trochę chłodniej i będzie można troszeczkę pocisnąć więcej, a póki co idę pod prysznic i kładę się spać. I tak jak wspomniałem, resztę tutaj widoczków, szczegółów odnośnie tego miejsca jutro, no i resztę relacji jutro. Dziękuję za wspólny, fajny dzień. Dobranoc. Witam w kolejnym dniu. No, przed chwileczką było widać, jak tutaj jest cudnie w tym miejscu. Naprawdę wśród przyrody, blisko San, domeczki. Wszystko jest pięknie, ładnie. Jestem wyspany, ale jakoś nie mogę jeść. Muszę się zmusić, a okazja do zjedzenia dobrego śniadania jest, bo wczoraj zapomniałem o tym powiedzieć, że pod sklepem w Krasiczynie spotkałem widzów. Łukasza, jego syna, i Łukasz odwiedził mnie wieczorem, posiedzieliśmy troszeczkę, pogadaliśmy, a żona Łukasza przygotowała dla mnie taki mały poczęstunek, chociaż wcale nie taki mały, bo upiekła chleb,
proszę bardzo. Chlebek jest własnego wypieku. Wczoraj był jeszcze cieplutki. Ja już go to troszeczkę podgryzłem, zaraz będę go ze smalczykiem wcinał. A oprócz tego dostałem jeszcze zupkę ogórkową. Wczoraj też była ciepła, ale nie miałem już siły jeść. No a na deser jeszcze dżem truskawkowy z tegorocznych truskawek, więc naprawdę fajnie. Bardzo Ci, Łukasz, dziękuję, a jeszcze bardziej Twojej żonie, która to dla mnie przygotowała. Pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się jeszcze tutaj w Krasiczynie, zwłaszcza, że nie będę w stanie odwiedzić zamku dzisiaj z Habi, więc będzie okazja wrócić i wtedy być może umówimy się na jakąś kawę i pogadamy. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. No a ja teraz właśnie spróbuję coś zjeść, pakuję plecak i wymarsz. I córko, co to było? Okrutny fragment, naprawdę. Nie pamiętam, w jakiej to miejscowości. Napiszę tutaj później, co to za miejscowość, w której skręciliśmy w las i zgubiliśmy szlak. Później żeśmy się przedzierali przez tak wysoką trawę, że jejku, że takie ze 2 metry trawsko. Habi nadążała za mną, szła, ale pod górę żeśmy piłowali. Tam żeśmy się chyba odwodnili, wypociłem chyba wszystko to, co dzisiaj wypiłem. No i pod górę, żeby dojść do szlaku.
po takich rozmokniętych terenach, bo wczoraj w nocy była burza i to było dzisiaj wszystko takie miękkie i mokre. No w końcu żeśmy doszli do szlaku, jeśli to można w ogóle szlakiem nazwać, bo tam też trzeba było się przedzierać przez jakieś chabazie. No chabi w tym plecaczku jest mało skoczna i trzeba było jej pomagać, gdy przekraczaliśmy jakieś przeszkody, jakieś powalone drzewa i tak dalej. No tak w ogóle to wędrujemy fragmentem niebieskiego szlaku Rzeszów-Grybów. No i to rzeczywiście jest dziki szlak, to całość. Jeśli ktoś przeszedł, to czapkę z głów i szacun, że to przeszliście, naprawdę. Ja może kiedyś się z tym szlakiem zmierzę, ale nie tym razem, teraz po tym roku absencji muszę wrócić do formy. No a idzie nam dzisiaj tak średnio, bo znowu jest ciepło, chociaż rano było jeszcze do wytrzymania, teraz w tym słońcu znowu słabniemy. Chabunia już leży, siodełko już ma, plecaczek ma już ściągnięty. Nannis, jesteś dzielna, kochana jesteś. Także odpoczniemy i będziemy się przedzierać znowu przez Trawsko. Drogi nie ma póki co, jest wysoka trawa, także odpoczniemy chwilę. No i będziemy napierać do przodu. Thank you.
będziemy nocować dzisiaj. Zmęczony, psisko, zmęczony. No, my na dzisiaj kończymy, bo pies jest zmęczony, Dariusz też jest zmęczony. Jednak kondycja gdzieś uciekła. Przeszliśmy jakieś 23 km, więc wcale nie tak dużo. Ale znalazłem tutaj takie miejsce, duża trawa jest wszędzie, ale tutaj była taka troszeczkę niższa, jest równy teren. Więc zanocujemy. Mam nadzieję, że zwierzyna nie będzie podchodzić i się wyśpimy. Bo jak będą sarenki, to chapcia będzie mnie broniła, co? No, także fajnie. Rano będziemy mieć ładny widok na tutaj Sufina chyba jest przed nami. Także coś teraz będziemy jeść, prawda, piesku? Wody już dostałaś. I idziemy spać. Dobranoc. Dzień dobry, wstał nowy dzień, my sobie tutaj jeszcze siedzimy w trawie i nic nam się nie chce. Kawy nie będzie dzisiaj, bo woda nam się już prawie skończyła. Będzie trzeba we wsi poprosić kogoś o wodę, bo wyschniemy. No zaraz będzie pakowanie i ruszamy dalej, a w nocy... Właściwie to nie w nocy jeszcze, bo to było tak przed 10:00. Już udało mi się zasnąć i Habi zaczęła koncert nocny. Z jakiejś tutaj sarny podeszły blisko. No i pies mnie bronił. No i szczekała. Z przerwami właściwie całą noc. Ale jakoś dało się spać. Nad ranem troszeczkę odpuściła psinka. I zrobiło się troszeczkę zimno, chłodno. No ale jak tylko słońce wstało, to przygrzało i zrobiło się tak fajnie cieplutko i jeszcze tak do 7:00 czy koło 7:00 jeszcze pospałem, także nie jest źle. No teraz trzeba by było złożyć ten majdan cały no i iść, a nie chce mi się. Fajnie się tutaj siedzi, widok jest piękny, no ale trzeba się ruszyć. Więc się ruszam. Thank you.
Ale się idzie fatalnie. Jest tak gorąco, że po prostu nie ma czym oddychać. Jest gorąco i duszno. O, to, tak bym mógł powiedzieć. Dodatkowo jeszcze szlak znowu jest beznadziejny dzisiaj. Znowu zarośnięty, słabo oznaczony. A do tego jeszcze robactwo zaczęło gryźć. Gzy, muchy końskie i tak dalej. No i Habi też daje znak, że nie chce iść. Musimy odpoczywać często. Nie wiem, która jest godzina, ale przeszliśmy jakieś 12-14 może kilometrów, więc do Dynowa jeszcze drugie tyle. Myślę, że się uda. Na popołudnie zapowiadają jakieś burze. Może to dlatego jest taka wilgoć i taka duchota. No, wody nie ma po drodze, sklepów nie ma. Musiałem się posiłkować i prosić o wodę ludzi. Nie było z tym problemu, na szczęście. Dobrzy ludzie tutaj mieszkają i naprawdę dali mi nawet wodę gazowaną, żeby troszeczkę jakoś zmienić smak. No ale no zły chyba wybrałem okres na to, żeby wrócić na szlak, bo ta temperatura jest naprawdę no, powalająca, ale już nie narzekam. Mam nadzieję, że zaraz jakieś tutaj nowe siły w nas wstąpią i dojdziemy do Dynowa, a może i nawet dalej. Doszłapaliśmy do Dynowa, ale końcówka była tragedia. Nie dość, że zmokliśmy, to jeszcze szlak, nie dość, że już był wcześniej rozmiękczony, to po tej burzy po prostu zrobiło się tak błotniście i tak ślisko, że po prostu z górki to żeśmy jechali Habi na czterech łapach, ja na dwóch nogach. No, jedyne plus to, że oznakowanie się poprawiło na tym niebieskim szlaku już do Dynowa. Prawie się nie gubiłem, że tak powiem,
ale szlak jest po prostu nieprzygotowany do przejścia. Jest naprawdę, trzeba się uzbroić w cierpliwość i być uważnym. No ale doszliśmy i tutaj kończy się pierwszy etap mojej wędrówki, naszej wędrówki. No i zaczniemy drugi. Mam nadzieję, że ten drugi etap będzie łaskawszy. Zobaczymy, ale to chyba już zobaczymy w kolejnym odcinku. Póki co dziękuję Ci za towarzystwo, za wspaniały czas. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W następnym odcinku. No a jak się wędruje szlakiem Trzech Pogórzy? Sam szlak bardzo fajny. Z Gnowa wyruszyliśmy dopiero po 17. Zatyrałem psa, tak powiem. No. Udało nam się przejść na ten moment jakieś 36 czy 37 kilometrów. Ale zaryzykuję. I właśnie na skrzyżowaniu bam. Miejsca nie polecam, chyba że tak awaryjnie. A my mamy niespodziankę. A poza tym po prostu czysta wędrówka w otoczeniu przyrody. Także naprawdę jest fajnie.